Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i kolejnym filmie z cyklu Ciekawa Marka. Dzisiaj opowiem Wam o Evolve Organic Beauty, o marce, która moim zdaniem jest jeszcze nie do końca dobrze odkryta, jeśli chodzi o nasz kraj. Co prawda za granicą dosyć dużo się o niej mówi i zapewne część z Was, a przynajmniej te osoby, które stosują pielęgnację naturalną, powinny już troszeczkę o tej marce wiedzieć. Ja natomiast na przełomie ostatnich miesięcy opowiadałam Wam o kilku produktach marki Evolve Organic Beauty, więc dzisiaj też nie będę się tak rozchodzić szczegółowo na ich temat. Zostawię Wam oczywiście w opisie linki do tych wszystkich filmów, gdzie wymieniam, wyróżniam te produkty i dokładnie je analizuję. Natomiast skupimy się dzisiaj na samej marce Evolve Organic Beauty. Opowiem Wam o tym, jakie są oczywiście założenia, filozofia marki, jakie to są kosmetyki, co mamy dostępnego w ofercie, ale też dlaczego mi osobiście ta marka aż tak przypadła do gustu. Moi drodzy, marka Evolve Organic Beauty jest to marka, która ma już 10-letnie doświadczenie. Dobrze usłyszeliście, 10 lat. Jest to marka, która tworzy kosmetyki w małych partiach, kosmetyki wegańskie, naturalne, organiczne i co jest bardzo ciekawe, marka tworzy te kosmetyki w takim swoim ekostudiu, czyli tak naprawdę wszystko wiąże się z tą naturą. Ekostudio, gdzie mamy energooszczędne oświetlenie, gdzie mamy energię zasilaną wiatrem. Naprawdę bardzo ciekawa historia. Mamy tam grupę osób, które tworzą właśnie tą markę i dopracowują w niej każdy szczegół. Czerpią z natury, z tego co nas otacza. Idą też z trendem właśnie tym kosmetycznym, pielęgnacji naturalnej i tworzą przede wszystkim preparaty, które mają być dla nas przyjemne, aktywne, mamy widzieć efekty ich działania, ale mają być też przyjazne dla środowiska. Marka Evolve Organic Beauty bardzo mocno zaznacza, że nie testuje swoich produktów na zwierzętach i nie ma też w składach substancji pochodzenia od zwierzęcego, jak na przykład wosk pszczeli czy mleko, czy lanolina, czy jakiekolwiek inne substancje, które byłyby właśnie pochodzenia zwierzęcego. Dlatego też te kosmetyki są dobre dla wegetarian i dla wegan. Moi drodzy, to co jest również bardzo ciekawe, to sama nazwa marki Evolve Organic Beauty, a mianowicie z czym ona się wiąże. Bo ja pierwszy raz, kiedy usłyszałam Evolve Organic Beauty, pomyślałam sobie, okej, trochę taka długa ta nazwa, czasami ją tam sobie skracałam do Evolve, a tak naprawdę, słuchajcie, chodzi o to, że marka skupiła się na ewolucji piękna. Czyli cała ta filozofia i nazwa marki Evolve związana jest z ewolucją piękna, z tym całym działem beauty. No bo na przestrzeni ostatnich lat to nasze piękno i te nasze wymagania w stosunku do piękna i do tego, jak wyglądamy, bardzo się zmieniły. I jeszcze kiedyś, za czasów naszych babci, było kilka produktów kosmetycznych i oczywiście ja nie twierdzę, że babcie nie dbały o siebie, ale oczywiście dbały, tylko że wtedy było troszeczkę inaczej postrzegaliśmy na tę pielęgnację. Dziś rynek kosmetyczny bardzo się posunął do przodu. Mamy tak ogromny wybór marek kosmetycznych, wybór produktów pielęgnacyjnych, że czasami my konsumenci sami nie wiemy po co sięgać, z czego korzystać. Ale z drugiej strony właśnie na przestrzeni ostatnich lat bardzo rozwinął się też ten trend kosmetyki naturalnej. Czyli zaczęliśmy zwracać uwagę na to, żeby w składach kosmetyków było jak najmniej substancji kontrowersyjnych, a co za tym idzie również substancji pochodzenia takich tradycyjnych, pochodzenia chemicznego, żeby w składach było więcej substancji pochodzenia roślinnego, naturalnego, nawet zwierzęcego, ale żeby to były substancje pochodzenia naturalnego, jak najmniej tej chemii i żeby te kosmetyki były też przyjazne dla naszego środowiska. Nie tylko chodzi mi tutaj o same formuły, ale również o opakowania, o cały recykling z tym związany, o mikroplastiki, o którym też ostatnio bardzo głośno się mówi, o wiele takich, słuchajcie, czynników,
które sprawiają, że ta nasza pielęgnacja idzie tak jakby z tym rytmem natury, tak? Czyli zwracamy uwagę nie tylko na to, co jemy, jak się ubieramy, w jakiej przestrzeni żyjemy, ale również to, co nakładamy na naszą skórę i co jej dajemy, co, jak wygląda ta nasza pielęgnacja i to nasze piękno. No i właśnie marka Evolve Organic Beauty idzie w tym trendzie, stąd też ta nazwa, stąd też te kosmetyki. Teraz już wiecie odrobinę, z czym wiąże się Evolve Organic Beauty, czyli jaka jest ta filozofia marki i jacy ludzie ją tworzą. Oczywiście jest to marka zagraniczna, marka angielska, która w Polsce jest dostępna, z tego co ja się orientuję, w sklepie Cozy Bella. Mamy tam praktycznie wszystkie dostępne preparaty, które pojawiły się w ofercie marki Evolve Organic Beauty. I tutaj muszę podkreślić, że jeśli chodzi o kosmetyki, to mamy w ofercie produkty do pielęgnacji twarzy, mamy produkty do pielęgnacji ciała, do pielęgnacji włosów, ale mamy również zestawy prezentowe. I cenowo mniej więcej, jeśli chodzi o to, jak, w jakich cenach możecie kupić te kosmetyki, no to powiedziałabym, że jest to od 40 zł najtańszy produkt dostępny właśnie w ofercie Evolve Organic Beauty na stronie w sklepie Cozy Bella do około 300 zł, ale tutaj te 300 zł to najczęściej są zestawy prezentowe. No dobrze, skoro mówimy o kosmetykach naturalnych, o kosmetykach organicznych z fajnymi składami, gdzie mamy ponad 98% substancji pochodzenia naturalnego, no to musimy też na chwilę zatrzymać się przy samym designie, jeśli chodzi o te kosmetyki. Zwróćcie uwagę, że każdy z nich jest pakowany w szklany, ciemny słoiczek, lub też w opakowanie typu ciemna buteleczka z pipetą, lub, tego jeszcze Wam nie pokazywałam, a opakowanie tego typu, czyli też mamy szklaną, ciemną buteleczkę, ale nie ma tutaj pipety, nie ma tutaj żadnego innego aplikatora, jak taka srebrna, metalowa kuleczka, dzięki której wydobywa się produkt i to jest, słuchajcie, hialuronowy kompleks, serum do stosowania w okolicy oczu. Produkt co prawda w takiej małej pojemności, bo mamy tutaj 10 ml, ale ja trzymam go sobie w lodówce, przez co też ta kuleczka srebrna mi się chłodzi i wtedy podczas nakładania serum w okolice oczu wykonuje sobie jeszcze dodatkowo taki chłodzący masaż. Coś wspaniałego. Czyli widzicie, mamy fajny design, biało-czarne naklejki, proste, żadnych udziwnień. Mamy ciemne buteleczki, ciemne nakrętki, szkło. Tak naprawdę słoiczki, które możecie spokojnie jeszcze wykorzystać, czyli nadają się one do recyklingu. Mamy nawet napisane, słuchajcie, tutaj wszystkie ważne informacje na każdej naklejce, czyli mamy certyfikaty, mamy dla kogo są te kosmetyki przeznaczone, mamy informacje o przydatności takiego kosmetyku do użycia, co jest też bardzo ważne, z czego zrobione jest opakowanie. No widać, słuchajcie, nie da się ukryć, że marka przykłada uwagę właśnie do takich szczegółów. Jeśli chodzi o kosmetyki, które ja osobiście przetestowałam, to jest między innymi właśnie serum z bioretinolem, o którym Wam opowiadałam, i z witaminą C, do stosowania oczywiście na twarz. To jest też to serum pod oczy z tym bardzo fajnym aplikatorem, tą kuleczką. Dwie maski. Maska, złota maska z bioretinolem i maska kakaowa. Taka delikatnie peelingująca, oczyszczająca, rozświetlająca. I jeszcze jeden produkt w słoiczku, a mianowicie masełko, taka kuracja do stosowania na okolice ust. Też już Wam o nim opowiadałam. Tutaj z kolei mamy bardzo duże opakowanie, bo mamy aż 30 ml, więc dobra cena za dobrą pojemność i też wydajność. Dlaczego mnie osobiście ta marka bardzo zaintrygowała i zainteresowała? Jak wiecie, ja nie jestem osobą, która idzie tylko i wyłącznie w kierunku tradycyjnej pielęgnacji, jak również w kierunku tylko i wyłącznie pielęgnacji naturalnej. Dlaczego? Dlatego, że ja posiadam skórę wrażliwą, mieszaną i testuję bardzo dużo kosmetyków. Ja w ogóle uwielbiam kosmetyki i uwielbiam je testować i poznawać nowe marki, ale zauważyłam, że moja skóra nie zawsze dobrze reaguje na kosmetyki z pielęgnacji naturalnej.
Mam już co prawda kilka takich marek na swojej liście, do których lubię wracać, marek kosmetyków naturalnych, i do nich dołączyła również marka Evolve Organic Beauty. A dlaczego? Po pierwsze, zaintrygowała mnie filozofia marki, no to chyba o tym już wiecie. Po drugie, uważam, że ceny są adekwatne do jakości. Być może wy się z tym ze mną nie zgodzicie, bo czasami tak jest, że piszecie mi gdzieś tam w komentarzach, że to są drogie kosmetyki. Ale moi drodzy, jeśli weźmiemy pod uwagę to, co mamy w danym kosmetyku, jak wygląda skład, plus do tego opakowanie, gdzie nie jest to plastik, czyli najtańsze opakowanie, jakie może być, plus dołożycie do tego wykonanie i produkcję takiego kosmetyku, czyli mamy niewielką grupę osób, które robią to ręcznie, które przygotowują kosmetyki w małych partiach, więc też ten cały proces tworzenia kosmetyków jest zupełnie inny niż przy masowej produkcji, i do tego pojemności, więc moim zdaniem cena nie jest za wysoka, jest adekwatna do tego, co otrzymujemy. To są również produkty pielęgnacji naturalnej, więc musicie pamiętać, że substancje aktywne, które się w nich znajdują, bardzo dobrze, żeby były jak najlepszej jakości. I tutaj właśnie w składzie tych produktów znajdziemy tego typu substancje. Marka zresztą nawet na swojej stronie deklaruje i mówi nam o tym, że zwraca bardzo dużą uwagę na to, jakiej jakości są substancje, które są wkładane do formuł tych kosmetyków. Także tutaj kolejny plus, cena adekwatna do jakości. Poza tym, słuchajcie, wszystkie te kosmetyki, które do tej pory przetestowałam, bardzo ładnie pachną. Jak wiecie, ja też zwracam uwagę na zapachy w kosmetykach. Często jest tak, że w tych kosmetykach naturalnych mamy albo syntetyczne zapachy, albo takie zapachy, które no nie do końca nam pasują, no bo mamy pielęgnację naturalną, więc albo marki rezygnują z syntetycznych zapachów, dodają jakieś naturalne aromaty, lub wychodzi w połączeniu różnych substancji aktywnych jakiś tam naturalny aromat i nie do końca on nam pasuje. A tutaj mamy bardzo ładny zapach, który nie utrzymuje się długo na skórze, też szybko z niej ulatnia, ale uprzyjemnia nam cały ten proces pielęgnacyjny. I jedna z najważniejszych spraw, jeśli chodzi o markę Evolve Organic Beauty, to to, że te kosmetyki, które do tej pory przetestowałam, nie podrażniają mojej wrażliwej skóry. Nie dzieje się absolutnie na niej nic typu zaczerwienienie, szczypanie, pieczenie, swędzenie, co bardzo często niestety pojawia się w przypadku kosmetyków naturalnych. I też zwróciłam uwagę na to, że moja skóra bardzo ładnie wygląda po stosowaniu tych produktów. Widać działanie, widać, że no, te substancje, które tam się znajdują, fajnie na tą moją skórę działają, że przede wszystkim ona ma też taki swój naturalny blask dzięki nim, że jest ładnie nawilżona, nie ma jakiegoś przesuszenia, nie pojawiają się jakieś problemy typu rozszerzone pory, czy nawet powiedziałabym dodatkowe wypryski. Nie, absolutnie nie. Naprawdę muszę wam powiedzieć, że na przestrzeni tych ostatnich miesięcy, kiedy testowałam markę, moja skóra bardzo ją polubiła i bardzo polubiła te produkty. One się u mnie naprawdę świetnie sprawdziły, dlatego też właśnie ja w ostatnich moich filmach polecam wam te kosmetyki. Oczywiście ja nie przetestowałam jeszcze wszystkich produktów marki Evolve Organic Beauty i nie wiem, jak sprawdzą się na przykład preparaty do pielęgnacji ciała czy też do pielęgnacji włosów. Ale to, co dzisiaj wiem i na bazie tych produktów, które już przetestowałam, mogę wam powiedzieć, że w tej chwili uważam, iż jest to marka godna zaufania, godna przetestowania i wypróbowania. Jeśli macie jakiś tam większy budżet i chcecie przeznaczyć go na fajne produkty z pielęgnacji naturalnej, organicznej, wegańskiej, to myślę, że warto się nimi zainteresować. Oczywiście ja zostawię wam w opisie do dzisiejszego filmu linki jeszcze raz do tych produktów, które sama przetestowałam, więc możecie sobie wejść na stronę, zobaczyć ich ceny, zobaczyć, jakie mają dokładnie składy, poczytać opinie na temat tych kosmetyków i myślę, że to nie będzie stracony czas, a wasza skóra naprawdę może polubić te preparaty.
Uwielbiam opowiadać Wam o nowych markach i odkrywać przed Wami marki, których Wy jeszcze nie znacie, ale być może wśród Was są też osoby, które już doskonale znają markę Evolva Organic Beauty i na przykład mają wśród tych wszystkich preparatów jakieś swoje sprawdzone perełki, więc dajcie koniecznie znać w komentarzach pod tym filmem, które kosmetyki u Was się sprawdziły, które moglibyście Wy polecić, ale również co myślicie na temat tych kosmetyków, które Wam dzisiaj, o których Wam dzisiaj opowiedziałam, które sama przetestowałam, które u mnie się dobrze sprawdziły. Jeśli jeszcze nie znacie marki, no to też oczywiście napiszcie w komentarzach, co Was najbardziej zaintrygowało i co chcielibyście przetestować. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Oczywiście widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło. Buziaki, pa!